Inteligencja emocjonalna wraca do nas jak legendarny bumerang, bo o ile się niedawno zajmowałem inteligencją emocjonalną w kontekście zarządzania, to właśnie temat spadł na mnie wśród sprzedawców, handlowców. Pracujemy z handlowcami, no i im dłużej uczymy ludzi, w jaki sposób skutecznie zaspokajać potrzeby klientów, tym mocniej widzimy, że to nie tylko proces sprzedażowy, ale właśnie tak zwane miękkie kompetencje. Czyli umiejętność rozpoznawania emocji własnych, ale też drugiej strony, zdawania sobie sprawę z tego, jak emocje nas wpływają, skąd one się biorą i jak zarządzić reakcją emocjonalną. Skoro jestem w tym temacie, to oczywiście, jak to mówią, gdy uczeń jest gotów, to się mistrz znajdzie, więc książka na mnie spadła. Może nie dokładnie w tej wersji, co tutaj na ekranie, tylko w oryginale, po angielsku, a ściśle rzecz biorąc, audiobook. Wysłuchałem audiobooka na temat tego, w jaki sposób inteligencja emocjonalna może mieć wpływ na sukces w sprzedaży. Nim powiem o wnioskach z tej książki, bo niektóre z nich są ciekawe i zaskakujące, to przedstawię się. Nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie na stronie fruga.net. Wnioski. Pierwszy. Autorka mówi: potrzebujesz budować w sobie inteligencję emocjonalną, musisz znaleźć mądre, dobre sposoby, żeby ją sobie utrwalić. Inteligencję emocjonalną, czyli jak już mówiłem, to rozpoznawanie swoich emocji, źródeł tych emocji, zapanowanie nad emocjami, zarządzanie reakcjami emocjonalnymi. Jak to robić? Ona mówi: przede wszystkim każdego tygodnia zaplanuj czas dla siebie. Coś, co ona z angielska nazywa downtime, czyli taki czas wyciszenia. Podaję nawet przykład człowieka, który każdego tygodnia przez 8 godzin zajmował się przemyśleniami, medytacją, rozważaniem tego, co się w nim dzieje. I ona mówi: i to jest recepta dla sprzedawców. Planuj każdego tygodnia czas sam ze sobą, sama ze sobą. Ale po co? Aby budować sobie świadomość. Samoświadomość, ale też świadomość emocji. Analizować, co się w tobie zadziało w ciągu ostatnich dni, skąd to się brało, jak lekcje z tego wyciągnąć, w jaki sposób zadziałać. Jeżeli tego nie będziesz robić, jeżeli zignorujesz tą radę, to w codziennym pędzie nie tyle, że nie będziesz mieć inteligencji emocjonalnej, to nawet nie będziesz sobie zdawała sprawę, że jesteś pod wpływem emocji, które po koniec końców owocują takimi, a nie innymi wynikami sprzedażowymi. Dalej było równie ciekawie, bo autorka czytanej książki mówi: a drugim sposobem rozwijania inteligencji emocjonalnej, która będzie miała wpływ na twoją pracę sprzedażową, to jest praca i spędzanie czasu w tech-free zones, czyli w obszarach, w przestrzeniach, które są wolne od technologii. Dlatego, że jej zdaniem jednym z głównych powodów porażek sprzedażowych jest coś, co jest bardzo smutne, czyli SAD po angielsku. Ona to rozwija, SAD, jako Sales Attention Deficit, czyli deficyt uwagi sprzedażowej. Sprzedawca, który będąc u klienta, myślami jest zupełnie gdzie indziej. Rozmawiając z klientem, sprawdza swojego messengera, sprawdza laptopa, sprawdza maile, SMS-y, MMS-y, nie wiadomo co jeszcze. I koniec końców, zamiast korzystać z tej cennej okazji, żeby być twarzą w twarz z klientem, to fizycznie jest, ale mentalnie jest zupełnie gdzieś indziej. Nawet trudno handlowca o to winić, dlatego że w takim środowisku funkcjonuje i dlatego potrzebujesz ćwiczyć się w pracy w środowisku, które jest pozbawione wszelkich dystraktorów, wszelkiej technologii. Mając takie doświadczenie, mając taką umiejętność pracy w sytuacjach pozbawionych technologii, będziesz w stanie łatwiej skupić się na spotkaniu z klientem. Ciekawe, prawda? Ciekawe, jak bardzo odbiega od takich klasycznych porad sprzedażowych, czyli odgrywaj scenki sprzedażowe, ćwicz się w sprzedaży, pamiętaj, jakich słów używać, jakich nie używać. Ona mówi: to jest ważne, te twarde szkolenia sprzedażowe, ale równie ważne jest to, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój aparat sprzedażowy, czyli o swój mózg, o swoją uważność. Coś jeszcze? No tam oczywiście było bardzo dużo różnych ciekawostek, podpowiedzi, ale takie inspiracje, które mi wpadły, to trzecia z nich mówiła o tym, żeby ćwiczyć się w nazywaniu emocji. Jeżeli coś się w tobie zadzieje, to dołóż starań, żeby precyzyjnie nazwać tą emocję. Czy byłeś przerażony, czy onieśmielony? Czy byłeś poddenerwowany, czy rozgniewany? Czy byłeś podekscytowany, czy byłeś zadowolony? To ważne, gdy nazwiesz, co się w tobie dzieje, to łatwiej tym zarządzisz. Dopiero po nazwaniu, po zobaczeniu, co się dzieje, będziesz mogła
zająć się zarządzaniem tą sytuacją. I to są te refleksje. Trzy refleksje, tylko trzy refleksje z grubej książki. Polecam ci, sięgnij albo po wersję oryginalną, albo po wersję polską. I tam znajdziesz też inne porady. Natomiast te trzy wydały mi się intrygujące, ale też inspirujące. Czyli spędzać każdego tygodnia czas w ciszy, w autorefleksji, w budowaniu samoświadomości. Druga, starać się, jak to tylko możliwe, pracować w przestrzeni wolnej od technologii oraz ćwiczyć się w nazywaniu emocji, które w nas się rodzą, którymi jesteśmy poddani, nazywać te emocje, żeby nimi zarządzać. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich materiałów, oczywiście subskrybuj mój kanał. Jeżeli ci się to podobało, było przydatne, zawsze mile widziana jest łapka w górę. Możesz też materiał udostępnić komuś. Mam nadzieję, że sprawi to po obejrzeniu tego materiału przemyślenie, że będziesz jeszcze na wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej, czego ci serdecznie życzę i pogodnie cię pozdrawiam.